Moi drodzy, witam was w kolejnej recenzji. Kostka, o którą prosiliście najczęściej. Co mnie zaskoczyło, ale spełniam wasze życzenie i też recenzuję jako pierwszą z naszego unboxingu. Czyli X-Men Design Tornado V3. W naprawdę ładnym pudełku przychodzi i zawartość też jest ciekawa. Słuchajcie, kostkę odstawiamy na bok. Najpierw pierdoły dodatkowe. Mały skórzany woreczek. Szczerze nie wiem po co on może być. Wiadomo, że dodaje troszkę takiej ekskluzywności. Kostka wydaje się bardziej e, solidna, porządna ze względu na ten gratis. Ale mamy też świetne plastikowe pudełko, więc nie widzę sensu korzystania z tego worka, chyba że wkładanie plastikowego pudełka jeszcze do worka, żeby się nie rysowało. Może tędy droga, no nie jest to coś dla mnie, ale zawsze to jakiś miły gest. Kolejna rzecz to jest już ultra pierdoła, czyli karta taka sztywna karta X-Men Design Tornado z tyłu jakaś notka zarówno po chińsku jak i po angielsku o designerze naszym, czyli Jim Zhang. Dalej, co tu jeszcze mamy? Ściereczka. To może być już bardziej przydatne narzędzie. Sam nie korzystam, ale rzeczywiście ściereczka, którą możemy sobie przeczyć kostkę, czy palce w trakcie układania, żeby no, pozbyć się potu i wszystkiego tego, co nam przeszkadza. Dalej. Najlepsza rzecz w tym wszystkim, narzędzie regulacyjne. Jest tylko jedno. Nie ma tu żadnych śrubek, nie ma tu żadnych dodatkowych pokręteł. Zaraz Wam zresztą pokażę dlaczego, więc odłożę je sobie na bok. I instrukcje. Mamy dwie instrukcje. Jedna instrukcja dość obszerna, dotycząca systemu regulacji. Mamy tutaj przede wszystkim regulowane magnesy. Oraz bardzo fajny, o którym zaraz, system regulacji, jeśli chodzi o e, napięcie, czyli tęszym oraz o odległość od krzyżaka, czyli coś, co nam zastępuje standardową śrubę. Oczywiście jest to kostka w systemie maglev, bo tego nie powiedziałem, jest to wersja Pionier. Czyli ta najlepsza, Chodzi według wielu komentujących to Flagship jest najlepsza, czyli kostka bez maglewa, która jest podobno łatwiejsza w opanowaniu, ale o tym zaraz pogadamy. I ostatnia rzecz to instrukcja. Tutaj mamy z jednej strony instrukcję do LBLa. Angielsko-chińską, wszystko na jednej stronie, a po drugiej stronie mamy wykres wszystkich algorytmów do Friedricha: PLL, OLL i F2L. Algorytmy są całkiem spoko, sprawdziłem parę z nich, nie ma tu żadnych dziwactw, więc można się z tej instrukcji śmiało algorytmów uczyć. Jeśli chodzi o kostkę, no właśnie, jest ona w tym plastikowym pudełku, które co ciekawe, samo w sobie ma magnesy. Zobaczcie, tu są magnesy, i to one nam trzymają. Wiem, że to pierdoła, ale jakoś tak śmiesznie, że teraz magnesy są wszędzie, nawet już w pudełku na kostkę. Pudełko bardzo fajne. Co więcej, pudełko mieści razem z kostką, może troszkę nadszarpuje jego wytrzymałość, ale to narzędzie tutaj się mieści na styk, więc można przewozić kostkę razem z tym narzędziem regulacyjnym. A teraz przejdźmy do samej regulacji i samej kostki. Tak jak mówiłem, jest to wersja Maglev. Ta wersja najdroższa z dopiskiem pionir. poniżej jest wersja Flagship, przez wielu uważana za najlepszą. No, nie miałem zbyt wiele z nią do czynienia, więc wypowiem się o Pionierze. Jeśli chodzi o system regulacji, to w ogóle nam nie jest potrzebne do regulacji pod centrami. Tym narzędziem regulujemy tylko i wyłącznie magnesy. Magnesy mają pięć ustawień, są one opisane cyframi od 1 do 5. 1 to najmniejsza moc magnesów, 5 to jest moc największa, co zresztą możecie tutaj widzieć w lewym górnym rogu. No i tym narzędziem po prostu sobie nasz magnes możemy przekręcać. Jak widzicie po wkręceniu, ten magnes nam się schował do środka na jedynce. Podokręcenie na piątkę, on się wysuwa, przez to magnesy są bliżej i mocniej łapią. No, i jeśli chodzi o system regulacji, ten tutaj w środku, on jest naprawdę świetny. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo ten system nie wymaga żadnego narzędzia. Nie ma tutaj żadnej śruby, oczywiście. Wszystko opiera się na magnesach, nie ma żadnej sprężyny. No i teraz, tak, mamy tutaj taką rączkę, którą sobie wystawiamy i kręcimy w dwie strony. Po pierwsze, Kręcąc w prawo, przekręcamy zewnętrzne cyferki od 1 do 5 i one się dublują, więc tutaj niezależnie, którą piątką ustawicie, piątka to będzie piątka. Akurat piątka i jedynka są pojedyncze, ale są dwie dwójki, dwie trójki i tak dalej. Więc kręcąc zgodnie ze wskazówkami zegara, ustawiacie sobie tension, czyli napięcie. I ja mam ustawienie na 4, bazowe jest 3. A kręcąc przeciwnie do wskazówek zegara, ustawiacie sobie odległość od. Krzyżaka. I tutaj też bazowo jest 3. Ja sobie ustawiłem 4, bo tak mi się najprzyjemniej po wszystkich moich testach układa. Jeśli chodzi o to, co jest naszym wyznacznikiem, oczywiście w tym małym systemie wyznacznikiem jest dziurka i przez nią widzimy, jaka jest cyfra. Jeśli chodzi o ten zewnętrzny diagram, to może być trochę mylące, ale w każdym centrze jest tutaj takie bardzo małe wcięcie, tu na górze. I właśnie to wcięcie nam decyduje, które mamy ustawienie. Także moja regulacja magnesy na 5, pod spodem 4 i 4. Bazowa regulacja to oczywiście magnesy na 3, no i też wszystkie systemy na 3. Tak kostkę wyciągacie z pudełka. Co do samej kostki. Czuć, że jest ona cholernie szybka. Jest ona strasznie szybka. I na początku rzeczywiście było mi trudno nad nią zapanować. To o czym mówiliście, że rzeczywiście ten maglev jest za szybki i jestem w stanie trochę się z tym zgodzić. Jestem w stanie się z tym zgodzić, że kostka bardzo często jest nie do opanowania, chociaż mam tu pewne ale co do tego, bo realnie rzeczywiście kostka jest ciężka do opanowania, jeśli układam na różnych innych trójkach i nagle wezmę sobie takiego tornado do ręki. No to przyznaję, że. Wrócić do tej prędkości jest ciężko. Ale jeśli ja zrobiłem sobie taki tydzień, że przez tydzień układałem tylko na tej kostce, nie brałem żadnej innej trójki do ręki, to naprawdę bardzo dobrze mi się na niej układało. Muszę przyznać, że byłem w stanie bez problemu opanować tą prędkość. Ten mój setup jest też dość specyficzny, bo kostka jest stosunkowo luźna i ma bardzo mocne magnesy, przez co być może właśnie ta moc magnesów pozwala mi nad tą szybkością bardziej zapanować. No, ale tu rzeczywiście ciężko mi powiedzieć, co by było, gdybym miał wersję flagship, czyli tą, która systemu maglew nie ma. Mogę się opierać tylko na jakimś gdybaniu. Jeśli chodzi o pionina, rzeczywiście są szybki i miejcie to na uwadze, że dla wielu osób może być to kostka zbyt trudna do opanowania, zbyt szybka, przez co po prostu wasz performance spadnie. Nie będę mówił tu zbyt wiele o technikaliach. Kostka oczywiście, zakręty ścina, chociaż na tych ustawieniach, które mamy, jak widzicie. Nawet przy, czter, przy 40, nawet przy 45, kiedyś to było marzenie speedkeeperów. Teraz to jest raczej norma. Przy 45 już troszkę się musi napocić. Ścinanie przeciwne, bardzo przyzwoite. Do pierwszej linii w miarę płynnie to i trochę trzeba włożyć siły. Ale powiedzmy, że prawie że do pierwszej linii jest idealnie, bez żadnego wło włożenia siły. Tutaj do pierwszej linii też delikatnie. Zresztą magnesy mają sprawiać, że nie będziemy potrzebowali z tego ścinania korzystać. Chociaż rzeczywiście przez tą szybkość czasem. Przychodzi taka potrzeba, żeby sobie gdzieś ten zakręt ściąć, bo czymś nie dokręcimy. Jak widzicie, mimo tej mocy magnesów, no to one nie są w stanie rozpędzonej kostki nam idealnie zawsze w pozycji zatrzymać. Ale moje ciekawe spostrzeżenie. Na tej kostce układałem na zawodach w pszczynie. Okej, okay, nie zrobiłem tam jakichś wyjątkowych wyników, ale to przez to, że też nie przygotowywałem się specjalnie, jeśli chodzi o kostkę 3x3 do tych zawodów. Jednak miałem. Praktycznie zerowy trening przed zawodami. Przed zawodami stwierdziłem, że będę trenował kloka i tego kloka układałem. Trójki w ogóle nie brałem do rąk. Idąc układać, stwierdziłem, że mimo wszystko wezmę tą kostkę, która jest naprawdę ciężką kostką pod tym kątem, że jest mega szybka i trzeba no troszkę powalczyć, żeby ją opanować. W ogóle wybaczcie za to światło, które mi tu wpada, ale mam taką małą szparę w rolecie i nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Eee, także troszkę zaryzykowałem. Idąc do oficjalnego ułożenia, bo wiedziałem, że ćwiczyłem tego kloka, nie układałem trójki przez tam dwa poprzednie dni, nie byłem w ogóle rozgrzany pod kątem układania 3x3, a mimo tej szybkości, mimo tego, że kostka niby jest ciężka do opanowania, byłem w stanie bez takiego treningu, bez przyzwyczajenia dłoni pójść i oficjalnie na niej układać. I wcale nie było jakoś źle. Oczywiście moje wyniki rzeczywiście tam zrobiłem. Dowaliłem jakimś strasznym czasem, chyba raz ułożyłem w 19 sekund. Ale to były rzeczy wynikające czysto z moich błędów, których troszkę na tych zawodach zresztą zrobiłem. I to nie były błędy wynikające z samej kostki. Ale mimo wszystko, przy układaniu na zawodach, gdzie dochodzi ten stres, nie mamy tego panowania, dłonie delikatnie drżą, byłem w stanie sobie z tą kostką poradzić. Jednak, uwaga, jednak, w tym unboxingu była jeszcze jedna kostka którą postanowiłem, że sprawdzę po tornadzie, i muszę Wam powiedzieć, że jest to kostka, która jest dla mnie dużo, dużo lepsza. Jest to MS3X, ale oni w przyszłości, w recenzji tej kostki, wróćmy do samego tornada. Czy wersja Pionir, czy Tornado w wersji Pionir to jest zła kostka? Oczywiście, że nie jest to zła kostka, ale jest to kostka ciężka. Jest to kostka chyba typu hate or love. albo ją nienawidzisz, albo ją kochasz. Kostka jest naprawdę mega szybka, daje wielkie możliwości. Ale być może, jak dużo osób tutaj słusznie zauważa, kostka może być za szybka i ja to sobie wyobrażam i jestem tego świadomy, że rzeczywiście jest to kostka, która może powodować problemy, szczególnie jeśli zmieniamy kostki, jeśli układamy też na innych kostkach, to powrót do takiego tornada może być troszkę ryzykowny, może być trochę ciężki, bo rzeczywiście układając non-stop na tej kostce, Macie pełne wyczucie tej kości, i wtedy układa się na niej świetnie. Ale no nie zawsze układamy tylko na jednej kostce 3x3, i nie zawsze jest tak, że układamy w ogóle tylko na jednej kostce, tylko co chwilę układamy na jakichś różnych innych kostkach. I wtedy po takiej przerwie dla dłoni od tej kostki, pierwsze ułożenia mogą być naprawdę ciężkie do opanowania ze względu na jej szybkość, na to jak się porusza. Jest to dość specyficzne, jest bardzo gładkie. A jednak też takie dość twarde, jeśli chodzi o same ruchy, no to ścinanie zakrętów, tak jak mówię, w moim setupie, w którym kłada mi się najprzyjemniej, to ścinanie bywa takie twarde przy wielu ruchach łapę delikatne przycinki, do wyjścia z których potrzebuję użyć dość dużo siły, więc to też jest pewne, ale z mojej strony. Ale już będąc w temacie tych ale, Mogę śmiało powiedzieć, że jest to naprawdę dobra kostka, warto jednak nie ryzykować, jeśli chodzi o wybór wersji i jeśli macie taką możliwość, pojechać na jakieś zawody lub pożyczyć od kogoś kostkę, tak żeby zobaczyć jak ona się porusza, to sprawdźcie to na własnej skórze, bo mimo że ta wersja zachęca wszystkimi tymi dodatkami, zachęca tym, że jest tu maglev, że na pudełku jest oznaczana jako ta najlepsza wersja, jest ona najdroższa, to niekoniecznie musi oznaczać, że będąc najlepszą i najdroższą wersją, będzie ona rzeczywiście Najlepszą kostką, bo może się okazać, że wspomniany flagship, kostka tańsza, która względem tego modelu pozbawiona jest tylko systemu Maglev, może być po prostu dla Was sporo lepsza. Więc uważałbym bardzo, jeśli chodzi o kupowanie kostki Tornado, polecam ją, jest ona świetną kostką. Ale jeśli nie chcecie podejmować ryzyka, choć obie będą świetne, czy flagship, czy pionier, obie będą świetne. Ale jeśli jesteście speedkeeperami z dość dużymi wymaganiami, jeśli układać tą kostkę, że realnie w te 10-11 sekund, czy nawet mniej, no i tam najdrobniejsze szczegóły odgrywają rolę w tym, jaki będzie wasz performance, no to zastanówcie się dwa razy, a najlepiej sprawdźcie sobie wcześniej, zarówno tą wersję pionir z maglewem, oraz wersję flagship, która maglewa nie ma. No i na tej podstawie możecie dokonać wyboru. Dla mnie naprawdę spoko kostka z pewnymi wyrzeczeniami. Troszkę trzeba uważać przy jej układaniu. Trochę trzeba przyzwyczaić dłonie, żeby nad nią zapanować, ale wierzę w to, że jeśli ktoś jest w stanie zapanować nad maglewem. A z kilkoma speedcuberami, tymi naprawdę topowymi, rozmawiałem i też używają wersji z maglewem, więc da się to zrobić. Także jest to bardzo indywidualna kwestia gustu. Sama kostka jest świetna, system regulacji jest świetny. Ten system regulacji, czy to magnesów, czy ten wewnętrzny, nie różni się tutaj. Od tego zastosowanego w wersjach chociażby flagship, więc warto mieć to na uwadze, że jest to naprawdę fajna, przyjemna kostka. A w tej recenzji to by było wszystko, nie przedłużam już. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Tak jak mówiłem, niedługo recenzja MS3X, kostki, która według mnie jest lepsza od tej kości, ale nadal pamiętajcie to wszystko, sprawy indywidualne. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.